Witamy serdecznie na kanale Bracia na Roli. U nas dzisiaj aktualnie żniwa cebulowe. Zbieramy cebulę z siewu z firmy Bejo, odmiana Haibele. Tutaj widać, że cebula mimo dwóch tygodni dość takich intensywnych deszczów fajnie tutaj się przetrzymała w polu. Nie ma zgnitych praktycznie. Także tutaj zbieramy kombajnem Bolko 55 turbo. Tutaj akurat jest sprzężona z kombajnem. Brat tutaj podcofuje, to znaczy podjeżdża przyczepą ze skrzynią paletami, bo tu będziemy tą cebulę chwilowo teraz przechowywać. Także tu mamy, jak wypakujemy ten zbiornik, jeszcze to będzie około gdzieś 4 ton tutaj na przyczepie tej cebuli. Rafał, do przodu trochę. Dobra. Może nam się to trochę tu nie zmieścić chyba, bo do zbiornika chyba wchodzi trochę więcej jak do jednej skrzyni palety. No, troszkę się wysypało, ale to się podbiera, nic nie stało. Także jeden skład tu mamy praktycznie gotowy. Te 8 palet nie przesypujemy wysoko, ponieważ to będą one układane jedna na drugiej, także musi być tu równiutko. Także brata wysyłam do domu, żeby jechał to rozpakować, a ja przesiadam się do drugiego ciągnika. Tam mamy lawetę, na niej mamy 12 skrzyń, także będziemy teraz pakować na tamto. Brat rozładuje załadowane skrzynie i przyjedzie znowu z pustymi. O, widać, że po tych deszczach tutaj cebula jest taka ubrudzona, ale jak widać, jedna łuska spaduje, to na kombajnie praktycznie wszystko oblatuje do czysta, a resztę to, co nie odpadło, to już po prostu na obieraczce się wyczyści do końca. Tutaj mamy 55 turbo, tata ze sterami operuje tutaj. Powiedzieć o wydajności, ale zapowiada się, że będzie nieźle. Także tutaj drugi pojazd, druga przyczepa. Robiona na sprzedaż. Nie jest tu jeszcze oczywiście wykończona, ale no po prostu trzeba było wyjechać w pole. Dlatego załadowaliśmy skrzynię. Jest 12 skrzyń opalet w tej chwili. O, zobaczymy, jak ona się tutaj będzie zachować pod ciężarem. Jest to rama z przyczepy samozbierającej opalenica. Bardzo, bardzo fajna rama dla kogoś, kto szuka lawety pod jakieś pakowanie paczek, na przykład rękami, bo jest bardzo niska, tutaj 85 cm wysokości. Jak koło ma 80, to praktycznie tam jest tylko 5 cm prześwitu. Także bardzo wygodna, kiedy trzeba coś pakować ręcznie, no bo nie trzeba wysoko dźwigać. Także nie jest jeszcze wymalowana, ona jest dopiero wypiaskowana. Cała tutaj rama od spodu jest wyspawana. Tutaj boki z całownika 80, takie zaszczałki z 50.
Kątownik 80, tutaj będzie blacha trójka na niej. Także dość, myślę, że taka fajna to będzie lawetka, dość pojemna. O, już mają pewny zbiornik, także muszę tam podjechać do nich. Jak widać tutaj, bardzo fajne jest to, że jest niska. Chodźmy tutaj do sypania, do skrzyni palet, ponieważ widać wszystko bardzo dokładnie, ile jest cebuli w skrzyni, że i czy trzeba przejechać. Teraz sobie cofniemy, żeby po prostu zasypać najpierw jedną stronę, a dopiero później będziemy zasypywać drugą. Także sześć skrzyń mamy w tej chwili załadowane. No tutaj przy takiej szerokości, no i jak jest po dwie skrzynie w poprzek, no to niestety bolkiem trzeba sypać, raz jedną część skrzyni zasypać, a później dopiero drugą stronę. No ale my sobie tak tutaj radzimy, żeby po prostu nie zawracać cały czas lawetą. Tutaj na jednej osi nie ma problemu cofać, więc po prostu do przodu jeżdżę w jedną stronę, a później sobie cofam, kiedy tata jedzie z drugiej strony kombajnem. No i tak jest w miarę to wygodnie sypać. Także myślę, że tutaj jedziemy pewnie do końca. Będą chyba już tutaj te załadowane, no i tamte dwie jeszcze. I laweta też będzie pełna. Dwadzieścia palet już w domu. Tutaj mamy jeszcze 8, także będzie 28. No i pewnie na dzisiaj będzie tyle. Osłonę trzeba dokręcić, bo się tłucze.
tata trochę przesadził. Będzie trochę zbierania.